Drodzy Państwo, przede wszystkim chciałbym zacząć od tego, że jest mi szalenie miło wziąć udział w tak wyjątkowym dniu, dniu geografa. Tym bardziej, takie nie kryję tego wzruszenia, że jestem absolwentem. Jestem absolwentem Instytutu Geografii i wiedza, którą wyniosłem z tego miejsca, była niezwykle przydatna. W zasadzie w całym okresie mojej pracy zawodowej, wreszcie w kontekście działań, długofalowych działań związanych z organizacją, koordynacją aplikowania Geoparku Świętokrzyskiego do Światowej Sieci Geoparków UNESCO. I to bym chciał szczególnie podkreślić na samym początku. Podczas dzisiejszej prezentacji będę chciał Państwu pokazać pewną ścieżkę, którą przeszliśmy jako aplikujący, aspirujący Geopark Świętokrzyski, która to ścieżka została sfinalizowana oficjalnie 21 kwietnia bieżącego roku decyzją zarządu UNESCO o nadaniu temu właśnie obszarowi bardzo prestiżowego statusu Światowego Geoparku UNESCO i włączeniu go w sieć podobnych geoparków funkcjonujących w ponad 40 krajach świata. O tym jeszcze będę chciał powiedzieć. Będę chciał powiedzieć o sieciowości, będę chciał powiedzieć o tej ścieżce, którą przeszliśmy od samego początku do właśnie uzyskania certyfikatu. Będę chciał Państwu również przedstawić najważniejsze aspekty związane z wyjątkowością dziedzictwa geologicznego, ale też i kulturowego tego obszaru, który uzyskał statut Światowego Geoparku UNESCO. Dlatego prezentację moją zacznę może od tego wątku, czym w ogóle jest geopark i co ta formuła geoparku oznacza w kontekście rangi UNESCO. Celowo na tym slajdzie dałem takie zestawienie pewnych zdjęć ilustrujących obiekty, nie tylko obiekty geologiczne, z terenu Geoparku Świętokrzyskiego. Już jak Państwo widzą, posługuje się logiem Świętokrzyskiego Światowego Geoparku UNESCO. Tak jak powiedziałem, w dniu 21 kwietnia oficjalnie dostaliśmy decyzję o przyznaniu nam tego statusu. Czym jest w takim razie geopark? Co oznacza to słowo w kontekście, ten termin w kontekście wytycznych UNESCO? Na tym slajdzie macie Państwo takie, można powiedzieć, najważniejsze elementy, taką esencję tego, czym jest geopark. I najważniejsza rzecz, którą należy podkreślić, jest taka, że jest to obszar. Jest to obszar, który musi być jednolity terytorialnie, musi mieć wyraźnie zdefiniowane granice i musi również zawierać sieć geostanowisk. Geostanowisk istotnych dla nauki, dla edukacji, które posiadają międzynarodową rangę. W przypadku geoparku UNESCO ta międzynarodowa ranga jest szczególnie istotna, dlatego że ona jest jednym z tych elementów, który na etapie procedury aplikacyjnej jest bardzo wnikliwie rozpatrywany przez ekspertów z UNESCO. Więc międzynarodowa ranga dziedzictwa geologicznego to jest ta, można powiedzieć, ta podstawa, ten fundament geoparku. Ale bardzo ważne również, poza geologią, są pozostałe komponenty, które w harmonijny sposób również tworzą, czy również stanowią o specyfice danego geoparku i o tym, że geopark spełnia te podstawowe kryteria wyznaczone przez UNESCO. I tymi komponentami, o których mówię, są między innymi przyroda ożywiona, dziedzictwo kulturowe, tutaj też wpisują się tradycje lokalne, aktywność społeczności lokalnej, aktywność realizowana w różnych dziedzinach, począwszy od edukacji, turystyki, skończywszy na kultywowaniu tradycji lokalnych, tworzeniu produktów lokalnych, turystycznych, więc bardzo szerokie spektrum
aktywności, które również wpisują się w formułę geoparku. Bardzo ważną rzeczą, którą należy podkreślić na samym początku, jest to, że podstawą do tworzenia geoparku mogą być jedynie udokumentowane zasoby środowiska, zarówno tego abiotycznego, jak i biotycznego. Udokumentowane zasoby dziedzictwa kulturowego. Celowo podkreślam to słowo udokumentowane, żeby podkreślić rolę badań naukowych i pracy środowiska naukowego jako tego środowiska, które można powiedzieć tworzy pewnego rodzaju fundament dla powstania, utworzenia geoparku. Bez badań naukowych, bez badań prowadzonych również w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku nie byłoby podstaw do tworzenia geoparku na tym terenie. Te badania, prace naukowe pełnią niezwykle ważną funkcję. Dlaczego? Dlatego, że pozwalają nam, jako zespołowi tworzącemu dokumentację aplikacyjną takiego geoparku, udowodnić jego międzynarodową rangę. Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mogli powołać się na konkretne artykuły naukowe dotyczące różnych aspektów dziedzictwa geologicznego i nie tylko geologicznego tego obszaru. Dlatego nauka i rola środowiska naukowego w tym przedsięwzięciu jest, powiedziałbym, kluczowa. Bardzo ważnym też elementem tej układanki jest fakt, że geopark w rozumieniu UNESCO nie stanowi prawnej formy ochrony przyrody. Geopark bazuje na istniejących formach ochrony przyrody ustanowionych zgodnie z prawodawstwem danego kraju. To jest dość istotna różnica, dlatego że oczywiście mówiąc UNESCO, najczęściej kojarzymy formułę UNESCO z obiektami właśnie z listy światowego dziedzictwa lub rezerwatami biosfery, które stanowią pewną rangę ochrony w sensie takim międzynarodowym. W przypadku geoparków UNESCO jest troszeczkę inaczej. W tym przypadku akurat nie jest narzucona ta forma jakby ochrony prawnej, tylko jest takie sformułowane, że tak powiem, założenie, że geopark można tworzyć na obszarach, które już zawierają istniejące, funkcjonujące prawne formy ochrony. No w naszym przypadku, o czym zaraz powiem, tych form ochrony jest bardzo dużo, są one bardzo zróżnicowane od form obszarowych, skończywszy na pojedynczych obiektach chronionych odpowiednimi formami wynikającymi z ustawy o ochronie przyrody. Mówiąc o tym, czym jest geopark, mówiąc o formule geoparku, chyba najlepiej zilustrować to grafiką. I tu widzą Państwo po prawej stronie tego slajdu bardzo sugestywną, bardzo ilustratywną grafikę, to jest akurat zaczerpnięta z dokumentacji geoparku z Japonii, geoparku UNESCO Oki Island, gdzie poprzez tą grafikę jest oddana, myślę, że tak na dobrą sprawę, cała esencja tego, o co chodzi w geoparku UNESCO. Popatrzcie Państwo, geologia jest tutaj fundamentem, ale geopark to nie tylko geologia. Geopark to również tradycje. Geopark to dziedzictwo kulturowe. Tradycje siłą rzeczy wpisują się w to dziedzictwo kulturowe. Geopark to również ekosystem, bioróżnorodność, moglibyśmy w takim szerszym zakresie powiedzieć. I to wszystko, te wszystkie komponenty, te wszystkie elementy łączą się w jedną harmonijną całość. Geopark, czy założenie geoparku jest holistyczne, całościowe. I rozpatrujemy wszystkie te elementy, powiązania między tymi elementami i dopiero ten konglomerat daje faktycznie coś, co możemy nazwać geoparkiem UNESCO. Celowo o tym mówię, dlatego żeby podkreślić właśnie ten fakt, że nie tylko geologia, ale również inne elementy środowiska, elementy również związane z dziedzictwem, w szerokim ujęciu dziedzictwem człowieka. Drodzy Państwo, w różnego rodzaju wytycznych dostępnych na stronie geoparków UNESCO są sformułowane takie podstawowe założenia, które należy spełnić, aby taki geopark utworzyć, powołać. Cztery kluczowe aspekty są zawsze wymieniane w tych wytycznych. Pierwszym oczywiście jest dziedzictwo geologiczne o międzynarodowej randze, udokumentowanej badaniami, powiązane z tym dziedzictwem elementy środowiska, znaczy przyrody ożywionej, dziedzictwa kulturowego oczywiście.
Drugim takim kluczowym aspektem jest zarządzanie. Ten obszar musi być zarządzany przez organizację, instytucję, która posiada osobowość prawną. Najlepiej, najlepszym w przypadku jest, aby ta organizacja była tak na dobrą sprawę połączeniem, czy połączeniem takim partnerskim wielu instytucji. Tak jest w naszym przypadku. Najczęściej tą formą zarządzania geoparków jest stowarzyszenie. Kolejny kluczowy punkt, identyfikacja, czyli widoczność w terenie faktu, że jesteśmy na terytorium geoparku UNESCO, nad tym ciągle pracujemy i tak naprawdę jest to proces ciągły, aby tą widoczność w terenie geoparku UNESCO poprawiać, widoczność marki geoparku UNESCO. No i wreszcie ostatni komponent, współpraca sieciowa, niezwykle ważna, związana zarówno z partnerstwem na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i wreszcie międzynarodowym. Coś, co szczególnie mocno jest podkreślane przez UNESCO i co jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania geoparku UNESCO, to współpraca z innymi geoparkami zrzeszonymi w światowej sieci geoparków. To jest bardzo istotny element, który jest brany pod uwagę zarówno na początku, ale też później w trakcie reewaluacji takiego geoparku. Tu należy podkreślić, że certyfikat geoparku UNESCO jest przydzielany na 4 lata i po 4 latach następuje, można powiedzieć, weryfikacja przez ekspertów UNESCO, czy geopark w dalszym ciągu po tych 4 latach spełnia te kryteria, te założenia geoparku UNESCO. Jeżeli spełnia, to oczywiście certyfikat przedłużany jest na kolejne 4 lata. Tu po prawej stronie slajdu macie Państwo taką kwintesencję tego, o czym teraz powiedziałem, a więc połączenie tych wszystkich komponentów obszaru, sieci geostanowisk, ochrony, konserwacji dziedzictwa geologicznego, kulturowego, zarządzania tym obszarem, zaangażowania społeczności lokalnej, zrównoważonego rozwoju, który również tu się wpisuje w formułę geoparku, również aktywności w zakresie nauki, edukacji, turystyki, no i współpracy sieciowa. Współpraca sieciowa od poziomu lokalnego do poziomu międzynarodowego. Drodzy Państwo, mając te założenia, te wytyczne, myślę, że warto też pokazać ten kontekst współpracy międzynarodowej i sieciowości, który tak ważny jest w przypadku geoparków UNESCO. Obecnie, po tych ostatnich aktualizacjach, światowa sieć geoparków obejmuje prawie 170 geoparków zlokalizowanych w 44 krajach świata. To jest ogromny zasób wiedzy, doświadczenia, wynikający właśnie z doświadczeń jakby z różnych stron świata, z różnych kultur. Jest to bardzo ciekawy twór, sieć światowych geoparków UNESCO, dlatego że dla geoparku, który do niej właśnie przynależy, daje to ogromną możliwość wymiany doświadczeń, uczenia się od innych geoparków, ale też dawania inspiracji innym geoparkom. To jest bardzo dynamiczna sieć. To jest sieć, gdzie każdego dnia przez skrzynki mailowe przechodzi setki, jak nie tysiące maili z różnych stron świata, od różnych geoparków, wymieniających się doświadczeniami, inspirujących się wzajemnie, biorących udział w międzynarodowych projektach związanych z nauką, edukacją, turystyką. I jako nowo przyjęty geopark, geopark świętokrzyski do tej sieci, staliśmy się częścią tej globalnej rodziny, że z wszystkimi tego profitami, tak mogę powiedzieć. Jak to wygląda na terenie Europy, która również jest niezwykle zasobna, jeżeli chodzi o geoparki? W tej chwili mamy 81 geoparków zlokalizowanych w 26 krajach i chciałbym zwrócić Państwa uwagę na pewien dysonans, który widoczny jest, jeżeli spojrzymy na tą mapę. Otóż, jak widzicie Państwo, kumulacja geoparków wyjątkowa jest w południowej i zachodniej Europie. Natomiast mniej więcej w Europie Centralnej, na granicy polsko-niemieckiej, przebiega taka linia, można powiedzieć, za którą na wschód tych geoparków praktycznie nie ma. Celowo o tym mówię i pokazuję ten aspekt, dlatego żeby pokazać Państwu pewien trend, który był do tej pory, że te geoparki w formule UNESCO, ta współpraca sieciowa, ona dominowała jednak w krajach zachodniej i południowej Europy. W Europie, powiedzmy, centralnej, w tej wschodniej części i w ogóle we wschodniej części Europy, nie do końca ta formuła była tak
można powiedzieć, mocno wdrażana, co zresztą doskonale widać na załączonej mapce. Stawiając tutaj gwiazdkę w tym miejscu, właśnie oznaczającym położenie Geoparku Świętokrzyskiego, no mam nadzieję, że w pewnym sensie przecieramy szlak, żeby tych gwiazdek troszeczkę więcej postawić w centralnej, właśnie tutaj wschodniej części Europy i tą sieć geoparków, formułę geoparków UNESCO oczywiście, rozbudować bardziej na wschód. Myślę, że to jest perspektywa na najbliższe lata. Póki co sytuacja wygląda tak, jak widzicie Państwo na tej właśnie mapce. Na chwilę obecną na terytorium naszego kraju funkcjonuje część geoparku UNESCO, transgranicznego geoparku, polska część, geoparku Łuk Murzakowa i już w tej chwili oczywiście geopark Świętokrzyski jako pierwszy funkcjonujący w całości na terytorium naszego kraju geopark UNESCO. W sensie światowej sieci, drodzy Państwo, ta mapka, którą widzicie na slajdzie, właśnie przedstawia rozmieszczenie geoparków. Europa oczywiście i przede wszystkim Azja, Azja Południowo-Wschodnia, to są te rejony takie, gdzie te geoparki są skumulowane. Mówiąc o światowej sieci geoparków i w ogóle o formule geoparków UNESCO, ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną, drodzy Państwo, rzecz. Otóż tą różnicę między geoparkami UNESCO, jako jedną z rang UNESCO, a obszarami właśnie z listy światowego dziedzictwa UNESCO oraz rezerwatami biosfery. Wszystkie te obiekty funkcjonują w formule UNESCO, ale są istotne różnice pomiędzy nimi. W przypadku rezerwatów biosfery na pierwszy plan wysuwa się różnorodność biologiczna, jej ochrona i konserwacja. To jest absolutny priorytet. Oczywiście ranga międzynarodowa jest tutaj niezwykle ważna. W przypadku obiektów z listy światowego dziedzictwa na pierwszy plan wysuwa się w ogólnym takim rozumieniu dziedzictwo człowieka. Również tutaj ten aspekt ochrony i konserwacji jest absolutnym priorytetem, któremu podporządkowane są wszystkie inne elementy. I mamy wreszcie trzecią rangę, geoparki UNESCO, oficjalnie powołaną w 2015 roku, włączoną, że tak powiem, jako jedna z rang UNESCO, w której na pierwszy plan wysuwa się różnorodność geologiczna, tak jako ten dziedzictwo geologiczne, jako ten podstawowy element, ale tutaj poza ochroną i konserwacją na tym samym poziomie stawia się potrzeby społeczności lokalnej oraz współpracę sieciową z innymi geoparkami funkcjonującymi w sieci światowej. I to jest ta zasadnicza, to są te zasadnicze elementy, które różnicują geoparki UNESCO od tych pozostałych rang UNESCO, czyli obiektów z listy światowego dziedzictwa oraz rezerwatów biosfery. Parę słów, drodzy Państwo, o ścieżce dojścia od lokalnej inicjatywy do geoparku UNESCO. Ta ścieżka była bardzo długa i bynajmniej ona nie zaczęła się w 2017 roku, w którym oficjalnie powołaliśmy, sformalizowaliśmy Stowarzyszenie Gmin Geopark Świętokrzyski. Ona, należy to podkreślić, zaczęła się znacznie, znacznie wcześniej. Na tym slajdzie macie Państwo pokazaną właśnie tą ścieżkę tworzenia geoparków, również geoparków w formule UNESCO na poziomie międzynarodowym, to co się działo i na poziomie lokalnym, można powiedzieć świętokrzyskim. Zwróćcie Państwo uwagę na te daty, które tutaj się pojawiają i chciałem podkreślić jedną rzecz, że wraz z rozwojem tej idei geoparków, wreszcie idei geoparków zrzeszonych w sieci, idei geoparków UNESCO, która rozgrywała się na poziomie międzynarodowym, tu w regionie świętokrzyskim, drodzy Państwo, dojrzewała, można powiedzieć, nabierała mocy pewna idea tworzenia parków geologicznych. Jeszcze wówczas tak to nazywano, nie nazywano tego geoparkami. W 1991 roku powstała taka idea powołania pierwszego parku geologiczno-krajobrazowego w Polsce. Mam na myśli Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy. To był 91 rok, drodzy Państwo. W tym samym czasie sympozjum w Digne we Francji utworzono, czy tak powiem, sporządzono deklarację praw pamięci ziemi, która dała taki początek całej tej ścieżki, która doprowadziła później do powstania koncepcji geoparków, porozumienia z Lezwo stworzenia europejskiej sieci geoparków
deklaracji z Madonie, gdzie włączono geoparki europejskie do globalnej sieci i wreszcie kamienia milowego, można powiedzieć, czyli konferencji w Paryżu w 2015, gdzie oficjalnie włączono formułę geoparku do UNESCO i stworzono rangę właśnie geoparku UNESCO. To się działo na poziomie międzynarodowym. Tymczasem u nas, w regionie świętokrzyskim, w 1996 roku ustanowiono formalnie Chęcińsko-Kielcki Park Krajobrazowy. W 2003 rok utworzono Geopark Kielce, jednostkę miejską, która była takim, można powiedzieć, nieformalnym miejskim geoparkiem. I po utworzeniu tej jednostki rozpoczęto różnego rodzaju inicjatywy funkcjonujące pod różnymi nazwami, zmierzające do tego, aby utworzyć na tym obszarze geopark we współpracy partnerskiej i z takim geoparkiem aplikować na początku wówczas jeszcze do sieci geoparków europejskich, później już do światowej sieci geoparków UNESCO. Udało się w 2015 roku zawiązać takie porozumienie między gminami, które później ewoluowało w Stowarzyszenie Gmin, które to Stowarzyszenie Gmin już docelowo jakby zarządza obszarem obecnie mającym status geoparku UNESCO. Tak to wyglądało, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o te daty i istotne elementy w ścieżce, która wiodła od wizji pewnej, aż do urzeczywistnienia tej wizji i sformalizowania właśnie tej rangi geoparku UNESCO. Bardzo ważnym, drodzy Państwo, elementem była na pewno idea Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i koncepcja Centrum Geoedukacji w Kielcach, o tym już powiedziałem. Działania podjęte w celu przygotowania i sformalizowania inicjatywy geoparkowej, to już wspomniałem, czyli promowanie idei geoparków na forum lokalnym, porozumienie o współpracy i sformalizowanie struktury zarządzania w postaci Stowarzyszenia Gmin Geopark Świętokrzyski. To miało miejsce w 2017 roku. Po utworzeniu stowarzyszenia, które obejmowało 5 gmin, Kielce, Chęciny, no już w tej chwili Nowiny, Morawica i Piekoszów, zajmujące łącznie to stowarzyszenie obszar 526 km2, wyróżniający się wyjątkowym dziedzictwem geologicznym, podjęliśmy działania zmierzające do tego, aby złożyć dokumentację aplikacyjną. W zasadzie te działania rozpoczęły się w 2017 roku, już takimi działaniami przygotowawczymi. Samo złożenie wniosku aplikacyjnego miało miejsce w 2018 roku. I tak, drodzy Państwo, wyglądała ta ścieżka, wyznaczona zresztą przez procedurę określoną przez UNESCO. Zaczynająca się wysłaniem listu intencyjnego, przedłożeniem dokumentacji aplikacyjnej i całym sitem weryfikacji tej dokumentacji, począwszy od weryfikacji opisu dziedzictwa geologicznego i weryfikacji tego, czy faktycznie ma ono międzynarodową rangę. I tutaj warto podkreślić rolę badań naukowych, rolę takich instytucji jak Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Geografii, Nauk o Środowisku, UJK właśnie, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ze wszystkich tych instytucji czerpaliśmy wyniki badań naukowych, które były tutaj absolutną podstawą do tego, żeby we właściwy sposób udokumentować międzynarodową rangę dziedzictwa geologicznego. W tym dziedzictwie geologicznym oczywiście również się mieści dziedzictwo związane z geomorfologią, tak, z aspektami chociażby związanymi z różnorodnością gleb występujących na tym obszarze i tak dalej, i tak dalej. Różnego rodzaju komponentami środowiska, które jakby wpisują się w tą ogólną formułę. Cały, że tak powiem, zestaw tych działań, drodzy Państwo, został doprowadzony w końcu do tego, aby nasza dokumentacja aplikacyjna została w właściwy sposób oceniona przez UNESCO. I w toku tej oceny oczywiście były trzy możliwości: przyjęcie, odroczenie i odrzucenie. W naszym przypadku było to odroczenie wynikające z pewnych rekomendacji i uwag UNESCO, które spełniliśmy. Po spełnieniu tych rekomendacji ponownie złożyliśmy dokumentację, no i tym razem ona została już docelowo pozytywnie oceniona, czego skutkiem było oczywiście otrzymanie certyfikatu. Parę słów na temat dokumentacji aplikacyjnej i części składowych. Drodzy Państwo, to właśnie na tym slajdzie w tej chwili jest to wyświetlone. Była to bardzo rozbudowana dokumentacja.
tak jak wcześniej powiedziałem, że założeniem geoparku UNESCO jest połączenie wielu elementów w jedną harmonijną całość. Jest to podejście holistyczne. I to podejście holistyczne wyraża się również, drodzy Państwo, w częściach składowych dokumentacji aplikacyjnej. Nie tylko mamy identyfikację obszaru, nie tylko mamy dziedzictwo geologiczne, które jest tym kluczowym elementem, ale mamy ochronę i konserwację tego dziedzictwa, mamy aktywność ekonomiczną, mamy aktywność w aspekcie jakim biznesowym, można powiedzieć, uzasadnienie, argumenty za przystąpieniem do sieci, aktywność w dziedzinie turystyki, edukacji, opis dziedzictwa również związanego z przyrodą ożywioną, związanego z dziedzictwem kulturowym, szereg komponentów, które razem łącznie składają się na dokumentację aplikacyjną. Misja ewaluacyjna jest bardzo ważnym etapem procedury aplikacyjnej w każdym geoparku. Ta misja następuje po złożeniu i pozytywnej ocenie dokumentacji aplikacyjnej. My również przeszliśmy tą misję ewaluacyjną. Było to duże wyzwanie organizacyjne, ale również jakby w trakcie samej misji przeprowadzenie jej we właściwy sposób i pokazanie we właściwy sposób potencjału tego obszaru, jego walorów związanych właśnie z geologią, z bioróżnorodnością, dziedzictwem kulturowym, pokazanie aktywności społeczności lokalnej, tradycji lokalnych, zaangażowania władz lokalnych, szereg komponentów, które tutaj wchodziły w skład tej misji ewaluacyjnej. Najlepiej to pokazać, drodzy Państwo, na zdjęciach. Widzicie Państwo właśnie tutaj obrazki z tej misji ewaluacyjnej. Dwóch ekspertów, jeden z Wielkiej Brytanii, drugi z Japonii, oceniało różne aspekty naszego geoparku, począwszy właśnie od zaangażowania społeczności lokalnej, lokalnych tradycji, skończywszy na stanie infrastruktury edukacyjnej w terenie i jakości interpretacji dziedzictwa geologicznego, kulturowego właśnie w postaci tablic na ścieżkach edukacyjnych. Można powiedzieć, że tą misję przeszliśmy z sukcesem, aczkolwiek były pewne uwagi, pewne rekomendacje ze strony UNESCO, także nawet teren o wybitnym potencjale, drodzy Państwo, w wybitnych walorach dziedzictwa geologicznego, jakby nie jest od razu z założenia geoparkiem UNESCO. Trzeba przejść przez to sito ocen, sito recenzji, aby tym geoparkiem UNESCO się stać, więc przez takie sito również i nasz geopark przeszedł. Jednym z tych sit, można powiedzieć, była właśnie misja ewaluacyjna. Wskazano mocne punkty podczas tej misji ewaluacyjnej. Na pewno tym mocnym punktem było funkcjonowanie obiektów związanych z nauką, edukacją, Centrum Geedukacji, Instytut Geografii, Nauk o Środowisku, Oddział Świętokrzyski Państwowego Instytutu Geologicznego, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej, Uniwersytetu Warszawskiego. Fakt funkcjonowania na tym terenie tych obiektów stanowił bardzo mocny punkt w ocenie geoparku przez ekspertów. Na pewno funkcjonowanie partnerstwa lokalnego, funkcjonowanie stowarzyszenia gmin, a więc mocny, że tak powiem, sformalizowana struktura zarządzania, zaangażowanie społeczności lokalnej, współpraca z organizacjami pozarządowymi, różnorodność inicjatyw edukacyjnych, których rzeczywiście wiele przeprowadziliśmy, no choćby w ramach Centrum Geoedukacji w Kielcach. To wszystko razem było wzięte pod uwagę jako niewątpliwie mocne punkty geoparku, wzięte pod uwagę w ocenie ewaluacyjnej. Drodzy Państwo, my tą ocenę oczywiście przeszliśmy z sukcesem, staliśmy się światowym geoparkiem UNESCO i w tej części prezentacji chciałem króciutko przedstawić Państwu najważniejsze elementy związane z dziedzictwem, jak to określam, ziemi i człowieka na tym właśnie terytorium, które stanowiły tą podstawę. No więc będzie taka charakterystyka, można powiedzieć, geoparku świętokrzyskiego. Po tym, jak pokazałem ścieżkę dojścia, krótko na temat charakterystyki. Budowa geologiczna, czyli ta podstawa, ten fundament, drodzy Państwo. I tutaj lokalizacja geoparku świętokrzyskiego w zachodniej części Gór Świętokrzyskich, na styku trzonu paleozoicznego i obrzeżenia permsko-mezozoicznego, na obszarze o wyjątkowej georóżnorodności, stanowiła, można powiedzieć, ten fundament, oczywiście udokumentowane zasoby tego dziedzictwa geologicznego. Ta lokalizacja oczywiście w Górach Świętokrzyskich, właśnie ich zachodniej części, zadecydowała o tym, że jedną z takich podstawowych cech tego obszaru,
którą szczególnie wyeksponowaliśmy w dokumentacji aplikacyjnej, jest na pewno właśnie wyjątkowa georóżnorodność, którą doskonale widać właśnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę mapę geologiczną, w przypadku mapę geologiczną zakrytą geoparku tego terytorium 5 gmin. Na pewno takim wyjątkowym elementem tutaj, wybijającym się na tle innych regionów, jest zróżnicowanie skał osadowych. Skał osadowych reprezentujących wszystkie okresy w dziejach Ziemi, począwszy od Kambru, skończywszy na czwartorzędzie. To jest ten element, który brany był pod uwagę w ocenie eksperckiej, ocenie zarówno dokumentacji aplikacyjnej, jak i ocenie na miejscu. Różnorodność skał osadowych. Również, drodzy Państwo, różnorodność zjawisk geologicznych, które są związane z odsłonięciami tych skał, a więc różnego rodzaju struktur tektonicznych związanych z orogenezą kaledońską, warystyjską, alpejską, różnorodność form krasowych, różnorodność również rzeźby związanej bardzo mocno z budową geologiczną podłoża. To są te komponenty, takie można powiedzieć, ważne identyfikatory geologiczne geoparku. I tutaj, mam nadzieję, że mi pójdzie ta animacja, można to pokazać właśnie poprzez taką animowaną formę ilustrującą jeden chyba z najważniejszych fragmentów geoparku. Mam na myśli oczywiście Dolinę Chęcińską i jej, można powiedzieć, geologiczną strukturę, która jest w podłożu, antyklinę chęcińską, gdzie mamy zapis skał osadowych reprezentujących kilka okresów geologicznych. Mamy zapis deformacji związanych z orogenezą kaledońską i warystyjską, również alpejską, w podrzędnym stopniu. No i mamy oczywiście zapis różnego rodzaju zdarzeń i procesów, które rozegrały się w geologicznej historii tego obszaru. Te zdarzenia i procesy, które rozegrały się w przeszłości, zadecydowały o specyfice geologicznej tego obszaru, zadecydowały o specyfice rzeźby również widocznej na tym obszarze, również wpłynęły na fakt, że mamy na tym terenie chociażby tak ciekawą mineralizację hydrotermalną, jak chociażby ta, która jest widoczna w rezerwacie Góra Rzepka, która również stanowi bardzo cenny element, cenny komponent dziedzictwa geologicznego geoparku. Drodzy Państwo, bardzo ważnym elementem poza geologią jest oczywiście aspekt dziedzictwa kulturowego. I tu muszę podkreślić właśnie tą inspirację, jeżeli chodzi o to podstawowe logo Geoparku Świętokrzyskiego, dziedzictwem geologicznym i dziedzictwem kulturowym. Zwróćcie Państwo uwagę na to nasze logo, które oczywiście poza logiem UNESCO również funkcjonuje w tej chwili i będzie funkcjonować w tym zestawieniu właśnie. To logo było inspirowane motywem właśnie Doliny Chęcińskiej i antykliny chęcińskiej, czyli wygięcia tych warstw skalnych, tak, w charakterystyczny łuk, można powiedzieć, oraz elementem w postaci dziedzictwa kulturowego, mam tu oczywiście na myśli zamek średniowieczny w Chęcinach, górujący nad Doliną Chęcińską. Te wszystkie elementy znalazły swoje odzwierciedlenie, oczywiście w sposób taki nietypowy w znaku geoparku. Drodzy Państwo, to unikatowe dziedzictwo geologiczne przejawia się w występowaniu na tym terenie 80 stanowisk geologicznych, z czego 6 ma znaczenie międzynarodowe. I tak jak powiedziałem wcześniej, Geopark Świętokrzyski jest to jeden z licznych obszarów, chyba jedyny obszar w Polsce, jeden z nielicznych w Europie, gdzie na tak niewielkim terenie odsłaniają się skały osadowe reprezentujące wszystkie okresy geologiczne od Kambru do czwartorzędu, ale oczywiście nie sama geologia. Dziedzictwo związane właśnie z przyrodą ożywioną, czy bioróżnorodność, również jest tym bardzo ważnym komponentem, który jest związany z geologią. Wystarczy chociażby pokazać zbiorowiska roślinne związane bardzo mocno z podłożem wapiennym, zwłaszcza na obszarze właśnie chęcińsko-kieleckim. To jest jeden z wyróżników geoparku, również właśnie pokazujący te powiązania między geologią a przyrodą ożywioną. Geologia, dziedzictwo kulturowe. Również na tym terenie możemy się doszukać wielu powiązań, chociażby zilustrowanych poprzez nieczynne już kamieniołomy, w których wydobywano surowce skalne, które były wykorzystywane w architekturze. Możemy pokazać ślady górnictwa kruszcowego i związane z tym tradycje górnicze, które również na tym obszarze się zaznaczają i które również są bardzo ważnym wyróżnikiem geoparku. No tutaj pokazałem dwa przykłady Państwu. Miedziankę,
ślady górnictwa kruszcowego i związane z tym właśnie dziedzictwo górnicze, bardzo pięknie wyeksponowane w Izbie Muzealnej Górnictwa Kruszcowego w tym miejscu. No i oczywiście nasza Karczówka w Kielcach, gdzie unikatowy na skalę światową rzeźba, figura świętej Barbary wykonana z jednej bryły ołowiu, figura ważąca 1800 kg. Unikat, drodzy Państwo, świadczący właśnie i pokazujący te związki między geologią, dziedzictwem ziemi, a dziedzictwem człowieka. I takie jeszcze zdjęcie pokazujące, jak to Kielce na Dewonie stoją. Widoczny fragment wyrobiska na kamieniomu nieczynnego na Kadzielni, podłoże zbudowane z wapieni margli dewońskich, a na tym podłożu, na tym fundamencie, zwróćcie Państwo uwagę, obiekty architektury w dużej mierze wykonane z lokalnych surowców. To jest właśnie ta esencja, o której wcześniej mówiłem, to powiązanie między geologią a innymi komponentami występującymi na terenie geoparku, w tym dziedzictwem kulturowym. I dopiero to harmonijne połączenie wyrażone wcześniej właśnie tą ryciną daje nam geopark w rozumieniu UNESCO. Drodzy Państwo, bardzo ważnym elementem tego wszystkiego oczywiście jest specyfika krajobrazowa. W krajobrazie odzwierciedla się zarówno ten element w postaci budowy geologicznej, odzwierciedla się dziedzictwo kulturowe, mamy również element w postaci bioróżnorodności. To wszystko jest widoczne w krajobrazie tego terenu. Oczywiście bardzo ważnym elementem, komponentem jest tutaj rzeźba. I jeżeli o ten aspekt chodzi, to również ta różnorodność, myślę, że jest tu takim bardzo ważnym, różnorodność rzeźby oczywiście związanej z budową geologiczną, ale nie tylko, jest bardzo ważną cechą tego obszaru. Rzeźba strukturalna, jako taka najważniejsza, można powiedzieć, rzeźba tego terenu, rzeźba związana z różnego rodzaju środowiskami fluwialnymi, krasowymi, glacjalnymi, eolicznymi, również zaznaczająca się na tym terenie i oczywiście rzeźba antropogeniczna, związana z działalnością zarówno dawną, jak i współczesną człowieka, związaną oczywiście z górnictwem. Górnictwem odkrywkowym, surowców skalnych, ale też górnictwem kruszcowym, związanym właśnie z wydobyciem rud, różnego rodzaju kruszców, ołowiu, srebra, miedzi, które zaowocowało tyloma wspaniałymi obiektami występującymi na tym terenie. Rzeźba strukturalna, drodzy Państwo, czyli taka rzeźba, w której jest wyraźny, czytelny związek pomiędzy budową geologiczną a ukształtowaniem terenu. Związek właśnie szczególnie mocno widoczny na terenie chęcińsko-kieleckim, gdzie równoleżnikowy układ pasm wzniesień rozdzielonych obniżeniami nawiązuje wprost do wychodni skał odpornych na procesy wietrzenia i erozji i skał mniej odpornych, których charakterystyczne ułożenie, mniej więcej zachód, północny zachód, wschód, południowy wschód, wynika również z ich ukształtowania podczas orogenez, czy podczas ruchów górotwórczych, które to orogenezy, które to ruchy górotwórcze ukształtowały, czy wyznaczyły kierunki osi fałdów, w których to właśnie w fałdach, że tak powiem, są zaangażowane skały osadowe występujące na tym terenie. I zarówno tutaj litologia, czyli sposób wykształcenia skał, jak i tektonika zaznaczyły się w rzeźbie terenu właśnie w takiej postaci. Grzbiety twardzielcowe i pasma zbudowane ze skał bardziej odpornych. Mamy piękne przykłady tutaj z terytorium Kielc, z pasma dymińskiego, posłowickiego, z górskiego, zbudowanego z piaskowców Kambrgiordowiku. Równie piękny przykład pasma kadzielniańskiego, zbudowanego z wapieni dewońskich. I tutaj mamy oczywiście Kadzielnię, Karczówkę, Grabinę, Wietrznię również, czy Psiegórki. Przykłady Doliny Inwersyjnej, czyli wspomnianej wcześniej Doliny Chęcińskiej, gdzie obrzeża właśnie postaci pasma Chęcińskiego i Zalejowskiego zbudowane są z wapieni Dewonu, a ta środkowa część, gdzie mamy obniżenie w postaci Doliny Chęcińskiej, uformowała się w miękkich, mało odpornych na procesy erozji wietrzenia skałach, głównie ilasto takich powiedzmy piaskowcowych kambru. Oczywiście grzbiety i pasma zbudowane z wapieni jurajskich, również bardzo ważny element geoparku, występujący w jego południowej części, grzywy korzeckowskie, grząby bolmińskie zbudowane z wapieni jurajskich. Przełomy rzeczy, drodzy Państwo, również bardzo ważny element geoparku i tutaj muszę wspomnieć i podkreślić badania naukowe, które
były zrealizowane właśnie w Instytucie Geografii, między innymi przez doktora Bolesława Kowalskiego, przez doktora Roberta Sołtysika, przez doktora Bolesława, profesora Bolesława Jaszkowskiego, związane z genezą dolin rzecznych i genezą odcinków przełomowych. Dlatego, że dzięki tym badaniom, między innymi, wiemy, że geneza sieci rzecznej w Górach Świętokrzyskich jest znacznie bardziej złożona niż to sądzono wcześniej, a geneza przełomów rzecznych już tym bardziej. Wskazano w tych badaniach naukowych na genezę przełomów rzecznych jako przełomów epigenetyczno-antecedentnych. I jeżeli chodzi o ten aspekt, właśnie przełom rzeki Bobrzy przez pasmo posłowickie i zgórskie właśnie nawiązuje do tego wątku takiej genezy. Genezy związanej z tym, że sieć rzeczna występująca na terenie Gór Świętokrzyskich, również na terenie Geoparku Świętokrzyskiego, ma starsze założenia niż ten układ, czy ta widoczna rzeźba terenu właśnie w postaci układu pazm i wzniesień. Wyraźnie mamy niezgodność między tą siecią rzeczną, a tym prawie że równoleżnikowym układem pasm i wzniesień i obniżeń strukturalnych. I badania właśnie prowadzone między innymi w kilku przełomach, odcinkach przełomowych w Górach Świętokrzyskich rzuciły światło na właśnie tą epigenetyczno-antecedentną genezę, pokazaną tutaj na rysunkach z prawej strony. Od sytuacji, gdzie rzeka wcinała się jeszcze w podłoże, zbudowane z osadów, można powiedzieć, permsko-mezozoicznych, osiągnąwszy już pewien poziom, wcinała się już w podłoże paleozoiczne, a dopiero później, na późniejszym etapie, jak, że tak powiem, ten teren ulegał wznoszeniu w trakcie ruchów alpejskich, ta rzeka wcięła się w podłoże, tworząc coraz to głębsze odcinki przełomowe. Także taki kierunek rozwoju dolin rzecznych i odcinków przełomowych można określić. Jest to niezwykle też interesujący wątek, jeżeli chodzi o dziedzictwo geologiczne geoparku. Kras. Kras zarówno kopalny, powierzchniowy, jak i podziemny, który bardzo licznie występuje na terytorium Geoparku Świętokrzyskiego, objawiając się zarówno w postaci lejów krasowych wypełnionych charakterystycznymi czerwonawo zabarwionymi wypełnieniami osadów lądowego pochodzenia przede wszystkim, widocznych chociażby w rezerwacie przyrody Wietrznia w Kielcach, jak również, drodzy Państwo, to co jest chociażby widoczne na Kadzielni, różnego rodzaju formy krasu, również krasu podziemnego w postaci jaskiń. Tak jak chociażby połączone jaskinie odkrywców Prochownia i Szczelina na Kadzielni, czyli najdłuższy system jaskiniowy w Kielcach, osiągający długość 400 metrów. Oczywiście takie obiekty jak Grudzisko Skalne, jaskinia Piekło pod Skibami jako przykład formy krasowej, rezerwat przyrody Jaskinia Raj, również jako przykład formy krasowej udostępnionej dla celów turystycznych, czy chociażby rezerwat przyrody Holosiowa Jama, czyli najdłuższy system jaskiniowy w Polsce poza Tatrami i Sudetami, o łącznej długości ponad 3,6 km, połączenie jaskini Holosiowa Jama i Jaworznicka, oczywiście cały teren objęty ochroną jako rezerwat przyrody Holosiowa Jama w nieczynnym kamieniomie na Górze Kopaczowej w Jaworzni. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt związany z rzeźbą geoparku, również takim ważnym elementem są przykłady rzeźby związane ze środowiskiem glacjalnym i fluwialnym. Jeżeli chodzi o ten aspekt glacjalny, bardzo ładny przykład z Miedzianki, trasów kemowych związanych z pobytem na tym terenie lądolodu, który jakby dzięki któremu zostały tutaj naniesione bardzo takie charakterystyczne piaski o genezie fluwioglacjalnej, występujące właśnie na zboczach góry Miedzianki. Na tej rycinie po lewej stronie widoczny jest mniej więcej taka bardzo schematyczny obrazek tego, jak to wyglądało podczas zlodowaceń południowo-polskich, dokładnie zlodowacenie Sanu 2, gdzie dwa loby lądolodu, że tak powiem, ograniczały ten teren, rejon Miedzianki i właśnie tutaj dostarczane te piaski przez wody fluwioglacjalne wypływające spod tych mas lodu doprowadziły do naniesienia tych piasków, które zdeponowane zostały właśnie w tym miejscu i zachowały się do czasu obecnego.
środowiska fluwialne, drodzy Państwo, bardzo piękne przykłady rzeźby terenu z południowej części geoparku, rejon Czarnej i Białej Nidy w rejonie miejscowości Żerniki, jako modelowy przykład koryta i płaskodennej doliny rzeki meandrującej z charakterystycznymi formami erozyjnymi i akumulacyjnymi właśnie związanymi z tym środowiskiem. I oczywiście aspekty związane z dziedzictwem geologicznym, kulturowym w postaci rzeźby antropogenicznej, związanej z pozostałościami górnictwa kruszcowego i skalnego. Na tym zdjęciu widzą Państwo ślady górnictwa kruszcowego z rezerwatu Góra Miedzianka, oczywiście związanego z wydobyciem rud miedzi, charakterystyczne ślady, tak zwane księżycowe pole, ślady po takim szybikowym systemie eksploatacji. A na tym slajdzie z kolei mamy taką, można powiedzieć, syntezę tego, o czym mówię, czyli obszar chęcińsko-kielecki jako obszar wyjątkowego nagromadzenia, drodzy Państwo, śladów górnictwa kruszcowego i skalnego, swoisty skansen górnictwa dawnego, tak jak to nazwał jeden z pomysłodawców, główny pomysłodawca chęcińsko-kieleckiego parku krajobrazowego, geologicznego, pan Tymoteusz Rublewski, gdzie właśnie w dokumentacji tego chęcińsko-kieleckiego parku krajobrazowego wskazano jako istotny element właśnie to wyjątkowo nagromadzenie śladów dawnego górnictwa, takich chociażby jak dawny marmurołom na Górze Zalejowej, gdzie wydobywano różankę zalejowską, czy pięknie zachowane ślady górnictwa kruszcowego związanego z wydobyciem miedzi, tak jak to na Miedziance mamy, czy wydobyciem rud ołowiu i srebra, tak jak to na przykład mamy na Karczówce. I jeżeli chodzi o Karczówkę, dalnie grabinę, drodzy Państwo, właśnie przykład wyjątkowego nagromadzenia tych form widocznego na numerycznym modelu terenu i widocznego na zdjęciach w terenie w postaci zagłębień po dawnych szybach oraz tak zwanych charakterystycznych szpar górniczych. Widocznych również tu na tym zdjęciu. Zalejowa i Stokówka, kolejne obiekty jako przykłady historycznego górnictwa skalnego związanego z tak zwanymi marmurołomami, miejscami, gdzie wydobywano w tym przypadku kalcyt żyłowy, brekcję kalcytowo-wapienną, która po odpowiednim wydobyciu w postaci bloków, przecięciu, wyszlifowaniu i wypolerowaniu funkcjonowała jako tak zwany marmur techniczny. I to również pięknie pokazuje połączenie dziedzictwa ziemi i dziedzictwa człowieka. Dziedzictwo ziemi jako złoża surowców naturalnych, dziedzictwo człowieka jako przykłady wykorzystania tych surowców naturalnych w architekturze, w rzeźbie, w wielu obiektach charakterystycznych występujących na tym terenie, na terenie geoparku. Drodzy Państwo, w ten sposób doszliśmy do współczesności. Ta współczesność to również działania związane z wydobyciem surowców skalnych, wydobyciem prowadzonym nieraz na bardzo dużą skalę, prowadzonym również na terenie geoparku. Bardzo często górnictwo odkrywkowe postrzegane jest jako wyłącznie jako zagrożenie. I oczywiście należy podkreślić fakt, że nie pozostaje ono bez wpływu na środowisko. Ten wpływ jest niezaprzeczalny. Również dowiodły tego liczne badania naukowe przeprowadzone przede wszystkim właśnie w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku, które jasno wskazały na ingerencję w różne komponenty środowiska działalności odkrywkowej prowadzonej na tym terenie. Ale z drugiej strony ta działalność odkrywkowa jest też pewnego rodzaju szansą. Szansą związaną z właściwym przeprowadzeniem rekultywacji i rewitalizacji takich miejsc po zakończeniu eksploatacji. Takie miejsca mogą w przyszłości funkcjonować jako bardzo ważne obiekty geoturystyczne, gdzie możemy wyeksponować niezwykle ciekawe, interesujące odsłonięcia skalne mające rangę międzynarodową. Tak jak chociażby w czynnej kopalni odkrywkowej w Ostrówce, czy chociażby w kopalni w Kowali. Obydwa te miejsca zawierają odsłonięcia o rangę międzynarodowej, które w przyszłości, jeżeli zostanie właściwie przeprowadzona rekultywacja, rewitalizacja, mają szansę być niezwykle cennymi stanowiskami udostępnionymi na potrzeby edukacji i nauki. Tym akcentem, drodzy Państwo, optymistycznym, chciałbym zakończyć prezentację, podziękować za Państwa uwagę i oczywiście zaprosić do współpracy z Świętokrzyskim Światowym Geoparkiem UNESCO, który właśnie celebruje fakt przyłączenia do sieci. Także bardzo dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że była to ciekawa prezentacja.
Dziękuję bardzo. Bardzo interesująca prezentacja oczywiście. Dziękujemy za precyzyjne, szczegółowe przedstawienie drogi, jaką Świętokrzyski Geopark przeszedł, aby stać się geoparkiem o światowym znaczeniu, zaliczanym do światowej sieci geoparków. Szanowni Państwo, mamy czas na to, żeby pytać, żeby komentować. Bardzo proszę osoby, które chcą naszemu gościowi zadawać pytania, czy komentować wystąpienie, o podniesienie tej łapki na górze z prawej strony. Pani profesor Maria Górska-Zabielska. Bardzo proszę, pani profesor. Dziękuję, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Michale. Dzień dobry, witam. Teraz całkiem już oficjalnie. Ja nie mam pytań, natomiast mam komentarz i przypomnienie serdeczne, gorące. Swego czasu w 16 bodajże roku zawiązaliśmy współpracę, podpisaliśmy współpracę. Wtedy jeszcze z Zakładem Geoturystyki i Geologii Środowiskowej, ale oczywiście osoby pracujące w zakładzie są wciągnięte w strukturę Instytutu. My nadal podtrzymujemy, mimo że ta umowa o współpracy dotyczyła tylko zakładu, ale zakład jest częścią Instytutu, więc my jak najbardziej chętnie dołączymy się do jakiejkolwiek współpracy. Jeszcze raz gratuluję wykładu, no a przede wszystkim tej wieloletniej pracy. Dziękuję. Dziękuję. Nic nie mam więcej. Dziękuję bardzo. Zapraszam do komentarzy, do zadawania pytań. Mamy niepowtarzalną okazję, żeby wykorzystać ogromny zasób wiedzy pana Michała Borosa. Bardzo proszę. Widzę, że ktoś zgłasza się, pani Anna Banaś. Widzę zgłoszenie tutaj, wyświetla się tak, na publicznie. Tak, dzień dobry. Bardzo proszę w takim razie. Ja też nie mam pytań, ale chciałabym podziękować w imieniu naszej szkoły, trzeciego liceum im. Cypriana Kamila Norwida, za to, że za zaproszenie dla wszystkich organizatorów oczywiście, na, no jak się okazuje, niezmiernie ciekawy wykład, który moi uczniowie również obserwują i prosiłam o wchłanianie informacji, o czerpanie informacji i niezmiernie mi się podobał i sama też jeszcze dowiedziałam się kilku ważnych rzeczy. Oczywiście serdecznie gratuluję w imieniu moim i dyrekcji naszej szkoły. Na pewno takie oficjalne pismo dotrze do Państwa. No niesamowitego sukcesu. Naprawdę podziwiam i teraz widzę, ile pracy to kosztowało przez ile lat, prawda? Wielu ludzi. To jest niesamowite. Ja nie wiedziałam też dokładnie, jak wygląda ten proces, no ale teraz już wiemy, prawda, że to jest ogromne osiągnięcie na światową skalę. Także serdecznie gratuluję. Bardzo się cieszę, że taki obiekt właśnie z naszego regionu, że Państwo podjęli takie ogromnie ciężkie działania, ale to jest sława no, na skalę światową. Także naprawdę serdecznie dziękuję jeszcze raz i gratuluję Państwu wszystkim. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za te słowa. Nawiążę do Pani wypowiedzi. No dokładnie tak, praca długofalowa i praca zespołowa to była kluczem do tego. Ale tak jak powiedziałem na początku, gdyby nie praca wielu instytucji, wielu organizacji, my nie mielibyśmy absolutnie podstaw, aby budować tutaj geoparku, drodzy Państwo, bo i to należy podkreślić tak naprawdę, że to nie jakiś mały zespół, tak, ale rola wielu instytucji, wielu organizacji ze sfery naukowej, edukacyjnej, turystycznej tak naprawdę sprawiła, że mieliśmy na czym budować geopark. Bez tych instytucji nie byłoby geoparku. I to mówię z pełną świadomością, z pełną odpowiedzialnością. Wszędzie na świecie budowanie geoparków jest procesem żmudnym, trudnym niezwykle. Geoparków UNESCO oczywiście, bo o nich tutaj mówimy.
I wszędzie, jak świat długi i szeroki, podkreślana jest rola współpracy partnerskiej od samego, że tak powiem, najniższego szczebla po najwyższy szczebel, jako absolutnie niezbędny aspekt, jeżeli chodzi o tworzenie, ale też utrzymanie geoparku późniejsze, bo to, że my uzyskaliśmy statut geoparku UNESCO i oczywiście cieszymy się z tego, jest to wielka satysfakcja, to nie oznacza, że my go dostajemy na zawsze. To jest 4 lata. 4 lata, myślę, przed nami ciężkiej pracy. Pracy, która będzie angażować wiele instytucji. I ja już no, w tym miejscu, tak, w tym momencie ja zaznaczam, że będziemy chcieli podjąć współpracę partnerską z wieloma różnymi organizacjami i instytucjami po to, żeby za 4 lata z czystym sumieniem zaprosić tutaj ekspertów z UNESCO i móc powiedzieć im, że zrobiliśmy progres. Więc to tak tytułem odpowiedzi i nawiązania. Dziękuję bardzo i Państwu, i mojej macierzystej uczelni za zaproszenie, także i panu profesorowi Mulewczykowi również. Dziękuję w imieniu naszej szkoły. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że za 4 lata, zresztą jestem przekonany przy tak wielkim zaangażowaniu, będzie na pewno przedłużenie, na pewno będziecie Państwo dalej funkcjonować w międzynarodowej sieci. Dziękuję również Pani Annie Banaś za ciepłe słowa i za to, że mogli wziąć udział w tym spotkaniu uczniowie. Myślę, że prezentacja przyczyni się do tego, że zostaną rozbudzone jeszcze mocniej zainteresowania geografią. I myślę, że na pewno przyczyniła się do tego, żeby uczniowie mogli dostrzec sens pracy geografów, bo motywacja do podejmowania później studiów geograficznych, podejmowania pracy związanej z geografią, niestety nie jest w tej chwili zbyt wysoka wśród młodych ludzi. Natomiast takie wystąpienia jak dzisiejsze pokazują sens naszej codziennej pracy. Widzę jeszcze jedno zgłoszenie, pan Artur Michalik. Tak, właśnie, widzę. Tak, pan tak, Artur. Tak. Proszę. Dzień dobry, po pierwszych słowach oczywiście jeszcze raz gratulacje. Mam takie pytanie, no w związku z aktualną sytuacją pandemiczną, jaką wszyscy znamy, wszyscy pozamykani w domach, o ile tylko jest to konieczne. Chciałem się dowiedzieć, czy w aktualnym sezonie turystycznym planowane na terenie geoparku jest otwarcie jakichś nowych obiektów, udostępnienie? Już panu mówię, no rzeczywiście COVID wywrócił to wszystko do góry nogami, całą turystykę. I tak jak przyzwyczailiśmy się do licznych grup turystycznych, odwiedzających, tak, turystyki autokarowej, tak bym powiedział, no to wszystko, cała ta sytuacja covidowa przemodelowała, zupełnie przemodelowała tą sytuację i sprawiła, że my jako Geopark Świętokrzyski również musimy się jakoś do niej odnieść. Więc powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o takie nowe obiekty, które ewentualnie będą funkcjonować, będą dostępne dla turystów, to tak na dobrą sprawę są głównie obiekty terenowe, plenerowe. No, z takich świeżych rzeczy, jeśli mogę powiedzieć, to na pewno infrastruktura edukacyjna w rezerwatach kieleckich. Nowo powstała infrastruktura na Kadzielni i na Wietrzni. Fragment ogrodu botanicznego w Kielcach, udostępniony, zawierający odsłonięcia geologiczne również, to też warto wspomnieć. Warto wspomnieć o działaniach, które zostały podjęte na terenie gminy Piekoszów. Mam na myśli nowo powstałą infrastrukturę edukacyjną i turystyczną w rezerwacie Helosiowa Jama i w rezerwacie Moczydło. Wiem, że ta infrastruktura w tej chwili jest w tej fazie końcowej realizacji. Tam będą ścieżki przyrodnicze. My takie elementy infrastruktury chcemy obudować działaniami. Mam tu na myśli działania związane na przykład z prowadzeniem warsztatów dla szkół, oczywiście w ograniczonym zakresie, na tyle, na ile sytuacja pozwoli, z organizacją różnego rodzaju form spędzania czasu w terenie takim powiedzmy otwartym, czyli questy między innymi, różnego rodzaju gry terenowe. Planujemy aplikację na smartfony, rozszerzyć ją na cały geopark, tak? Więc wszelkiego rodzaju takie działania, gdzie będzie generowana turystyka rodzinna, w większym stopniu, w małych zespołach, małych składach, a nie turystyka autokarowa, która obawiam się, że bardzo szybko nie wróci w dużej skali do nas. Będziemy się musieli jakoś zmierzyć z tą sytuacją, z tym, że nie będzie masówki, tak? Natomiast raczej będzie to turystyka rodzinna, turystyka w małych składach, w małych zespołach. Mając tą świadomość, po prostu musimy się jakoś do tego odnieść i
podjąć takie działania i mamy pewne plany co do tego, aby wobec tej zaistniałej sytuacji jakoś jednak mimo wszystko dobrze sprzedać te nasze miejsca na terytorium geoparku. Tu też mówię celowo o tych miejscach takich mniej znanych i mniej odwiedzanych, no bo jeżeli popatrzymy na to, co się w tej chwili dzieje i popatrzymy na to, co jest w tej chwili priorytetem, jeżeli chodzi o wyjazdy turystyczne, no to powiedziałbym, że priorytetem jest, poza atrakcyjnością odwiedzanych miejsc, jest bezpieczeństwo. I jeżeli ten aspekt weźmiemy pod uwagę, no to zaczyna nasze, że tak powiem, nasza koncepcja, nasza strategia iść w tą stronę, że dywersyfikacja ruchu turystycznego jest tutaj kluczem. Czyli żeby turyści niekoniecznie odwiedzali tylko te obiekty masowo, pojedyncze, ale żeby może pojechali w obiekty troszkę mniej odwiedzane, w miejsca trochę mniej odwiedzane, na tej zasadzie, żeby trochę rozładować ten ruch turystyczny, który mógłby się odbywać w różnych miejscach, w wielu miejscach równocześnie na terytorium całego geoparku i w ten sposób odciążyć te najbardziej i najczęściej odwiedzane atrakcje turystyczne. Oczywiście turyści i tak je odwiedzą, tak? Ale może nie będzie to taka, że tak powiem, masówka w jednym miejscu i w jednym czasie, która no być może stwarza dla wielu osób takie poczucie no, małego bezpieczeństwa. Tak? No, poruszanie się w dużej ilości, w dużej grupie osób, znamy te obrazki z Krupówek chociażby, prawda, z wielu innych miejsc, no, nie zachęcają osób, dla których priorytetem jest jednego bezpieczeństwo. Tak? Dlatego no, to mogę tak panu odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli chodzi o naszą postawę i nasz pomysł, naszą pewną jakąś strategię rozwoju turystyki na tym terenie w kontekście sytuacji związanej z COVID-em. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan profesor Jóźwiak, bardzo proszę o pytanie. Tak. No nie tyle pytanie, bo tutaj trudno zadawać pytania. Natomiast bardzo dziękuję za bardzo dobry i taki esencjonalny wykład. Który pokazał, czym jest ten geopark w naszym regionie. No, gratuluję sukcesu. Na pewno bardzo wielkie wydarzenie na skalę światową, ale my się cieszymy przede wszystkim z tego, że to właśnie jest u nas i ten nasz region właśnie z tych powodów, o których pan wspominał w wykładzie, na to zasługuje. Myślę, że to, o czym pan wspomniał, ale również mówiła pani dyrektor Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku, pani profesor Kamińska, że to wpłynie na rozwój turystyki w regionie, co będzie się oczywiście przekładało również na rozwój tego terenu, co no, od wielu lat staramy się doprowadzić do tego, żeby ten region świętokrzyski nie był zapominany, bądź też był częściej odwiedzany, może tak jest bardziej lepsze określenie. Wiemy przecież, że turystyka to potęga. Jeżeli region od dawna stawia przecież w swojej polityce również na rozwój tej turystyki, więc państwo się swoją ogromną pracą do tego przyczyniacie. Dziękuję uprzejmie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani rektor, pani profesor Gałuszka, bardzo proszę. Ja chciałam zrobić taki mały komentarz odnośnie Świętej Barbary na Karczówce. Myślę, że warto tutaj o tym wiedzieć. Wprawdzie wyniki naszych badań, ponieważ były to pojedyncze pomiary, nie zostały rozpowszechnione, ale może tą drogą trafi ta informacja do państwa i będzie już wiadomo, że Święta Barbara, ta figura wykonana jest z jednej bryły galeny. To nie jest ołów wytopiony z galeny, tylko właśnie minerał, który tam był wydobywany w okolicach Karczówki. Takie badania przeprowadziliśmy kilka lat temu, będąc w kościele świętego Karola Boromeusza, oczywiście za zgodą księdza rektora Jana Oleszko, który udostępnił nam do badania. Oczywiście nie zniszczyliśmy samej rzeźby, były to badania z użyciem takiego przenośnego analizatora XRF i okazało się, że w składzie chemicznym nie tylko jest ołów i inne pierwiastki metaliczne, ale również siarka, co potwierdziło, że cała figura Świętej Barbary naprawdę unikatowa, jeśli chodzi nawet o piękno tej rzeźby. Jeśli ktoś nie widział z obecnych tutaj, polecam gorąco wycieczkę na Karczówkę i obejrzenie z bliska tej unikatowej rzeźby wykonanej z naprawdę wyjątkowego materiału.
Też bardzo dziękuję za ciekawy referat. Bardzo się cieszę, bo też na początkowych etapach jeszcze w Radzie Naukowej Geoparku przyglądałam się pracy nad zbieraniem materiałów i cieszę się, że udało się sfinalizować. Gratuluję sukcesu. Dzięki. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Nie widzę już chętnych do zabrania głosu. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję panu Michałowi Porosowi za przybliżenie nam drogi, jaką przebyliście państwo od tej lokalnej inicjatywy aż do Światowego Geoparku. Gratuluję wspaniałej, interesującej prezentacji, która zainteresowała bardzo szerokie grono słuchaczy. No cóż, szkoda, że nie możemy spotkać się w kuluarach i swobodnie przy kawie porozmawiać o przyszłości Świętokrzyskiego Geoparku, ale także o miejscu geografii we współczesnym świecie, w nauce, w jej codziennym życiu i społecznym, i gospodarczym, o jej znaczeniu, kształtowaniu środowiska. Mam nadzieję, że te zaległości szybko nadrobimy, gdy sytuacja pandemiczna ulegnie zmianie. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz również serdecznie dziękuję Jego Magnificencji rektorowi Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, a także dziekanowi naszego wydziału za objęcie patronatem naszego dzisiejszego święta. Bardzo dziękuję za obecność i dobre słowa skierowane do geografów przez panią rektor profesor Agnieszkę Gałuszkę, przez pana profesora Dariusza Banasia, przez dyrektor naszego instytutu panią profesor Violettę Kamińską. Zapraszam również bardzo serdecznie państwa na inne wydarzenia, kolejne wydarzenia, które planujemy w naszym instytucie. Jesienią na pewno odbędzie się GIS Day, później Olimpiada Geograficzna, później kolejny Dzień Ziemi, kolejny Dzień Geografa. Mam nadzieję, że odbędzie się on już w naszych pomieszczeniach, w pomieszczeniach Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie zmotywowało wiele osób do uczestniczenia w naszych działaniach związanych z promowaniem geografii, z promowaniem Geoparku Świętokrzyskiego i mam nadzieję na dalszą współpracę. Myślę, że to będzie niewątpliwie podjęte. No cóż, jeżeli czy ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Jeżeli nie, to jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję naszemu głównemu gościowi, wszystkim przybyłym, uświetniającym święto geografów. Życzę sukcesów, uczniom życzę rozbudzenia zainteresowań geografią, wszystkim innym sukcesów w życiu zawodowym, w życiu codziennym, naszym osobistym. No i zdrowia, abyśmy jak najlepiej przetrwali ten trudny czas i w pełnej kondycji i fizycznej, i umysłowej odnaleźli się po okresie pandemii, w normalnych czasach. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.